Czwarty dzień listopada, witam serdecznie na transmisji z kolejnego meczu Górnika Łęczna. Tym razem zagram w Opolu. Michał Kryckiewicz, witam i zapraszam do słuchania tej audycji radiowej z tego, miejmy nadzieję, ciekawego i dobrego dla nas meczu. Gramy dzisiaj z liderem, gramy dzisiaj z Odrą Opole, która w tym sezonie 8 meczów wygrała, 3 razy zremisowała, 2 razy przegrała, bramki to 18-9 i punktów na ten moment Opolanie mają 27, natomiast nasz Górnik ostatni mecz przegrany, no i to była pierwsza porażka w tym sezonie na 13 meczów, to myślę, że bardzo dobry wynik, do tego 7 remisów i 5 spotkań wygranych, 11 straconych goli, 15 strzelonych, 22 punkty w tym momencie w tabeli live, Górnik na miejscu 6. Także miejmy nadzieję, że poprawimy dzisiaj dorobek punktowy, ale o ten fakt będzie bardzo, bardzo trudno. Witam Was wszystkich na czacie. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli tutaj fajną frekwencję, że będziemy sobie tutaj razem debatować, dyskutować. Mamy też niespodzianki na dzisiejszy live przygotowane. Zapraszam Was serdecznie do dołączenia na kanał WhatsApp Górnika, tam będzie dzisiaj przygotowana niespodzianka, to znaczy dwa pytania konkursowe i jeżeli odpowiecie dobrze na te dwa pytania i ktoś z Was będzie najszybszy, no to wygrywa kubek Górnika do odebrania w klubie, bądź też przez kontakt z marketingiem będziemy załatwiali jakąś wysyłkę właśnie dla zwycięzcy. Czekam na Wasze typy w komentarzach, jak zwykle. Witam serdecznie. Czekam, aż tutaj nas troszkę się zbierze. Follow, Patrici, cześć, witam serdecznie, witam. Zawodnicy już na boisku, przywitanie kapitanów. No to właśnie, może pokażmy sobie teraz składy, w jakich będziemy grać. Zaczniemy oczywiście od Górnika. W bramce Maciek Gostomski, dalej Damian Zbozień, do Jonathan Deamo, Sulejman Sisse, Marcin Grabowski, Egzon Kreziu, Adam Deja, Piotr Starzyński, Paweł Żyra, Damian Gąska i Karol Podliński. Także taką dzisiaj jedenastkę wystawia do gry Ireneusz Mamrot, natomiast Odra w składzie w bramce Haluch, dalej Szereg, Kamiński, Piroch, Rzemło, Niziołek, Pużycki, Galan, Antczak, Mikinić i Czapliński. Sędzią dzisiejszego meczu Piotr Rzucidło, a trenerem oczywiście gospodarzy Adam Nocej. Na ławce zasiadają Burta, Kamiński, Hebel, Urbańczyk, Sługa, Służyn, Wróbel i Sula. To jeżeli chodzi o gospodarzy, natomiast Górnik, Woźniak, Roginić, Dziwniel, Biednarczyk, Pawlik, Turek, Janaszek, Łukasiak, Steszuk. Przywitanie trenerów i za momencik rozpoczynamy ten mecz. Miejmy nadzieję, że będzie tutaj, tak jak mówię, pozytywnie. Zawsze trzeba wierzyć w dobry wynik. No i miejmy nadzieję, że takowy będzie, że tutaj zapunktujemy na tym trudnym terenie lidera pierwszej ligi. Zawodnicy już na środku. Górnik dzisiaj w strojach tych takich żółtych, złotych, można to tak nazwać, w nawiązaniu do tej pamiętnej inauguracji Ekstraklasy Włęcznej. Takie trykoty zostały tutaj przygotowane i dzisiaj właśnie w tym drugim, a w zasadzie chyba nawet trzecim komplecie Górnicy zagrają z liderem. No i miejmy nadzieję, że też że te stroje przyniosą nam szczęście. Czekam na rozpoczęcie tego meczu. Tak jest właśnie w tym momencie. Paweł Żyra kopnął piłkę po raz pierwszy. Górnik Łęczna, Odra Opole, a w zasadzie Odra Opole, Górnik Łęczna. Czas zacząć. Gospodarze w strojach klasycznych, niebiesko-czerwonych. I tutaj no, w takim komplecie strojów domowych. Jest trochę ludzi dzisiaj na trybunach, można powiedzieć, że nawet chyba jedna z
takich większych frekwencji, jeżeli chodzi o Odrę, jest też kibic, grupa kibiców Górnika. Patrici ogląda mecz przed ekranem, no to tak jak ja, słuchaj, tylko przy okazji komentuję dla Was to spotkanie, zostawiamy łapki w górę, słuchajcie, tak jak zawsze czekamy na większą ilość osób, która chce posłuchać tej transmisji i która trzyma kciuki za dobry występ Górnika. Teraz piłka w pole karne zielono-czarnych, wrzutka z autu, ale dobrze w defensywie jeden z naszych obrońców. Nie ma dzisiaj w składzie Klemensa, to jest pokłosie żółtych kartek. Nie ma też Durmusza, nawet na ławce rezerwowych. Roginić za to się na niej znalazł. I to jest na pewno dobra informacja, jeżeli chodzi o nasz atak. No, od poprzedniego meczu z Termaliką Marko już na ławce rezerwowych, no i czekamy właśnie na jego wejście z ławki dzisiaj, bo on daje taki dobry impuls do tego, żeby też i Karol Podliński prezentował się lepiej. Teraz kolejny rzut z autu Odry, będzie chyba kolejny raz piłka wrzucona od razu w pole karne. Szrek radzą sobie Górnicy, ale to jest początek meczu i od razu takie konkretne ataki gospodarzy. Piłka wychodzi na aut, rozpoczniemy. Nie, jednak Odra tutaj rozpocznie jeszcze raz w taki sam sposób akcję jak przed chwilą, czyli pewnie znowu będzie daleka wrzutka. Denerwuje się Ireneusz Mamrot z tego początku meczu, no bo tutaj od początku gospodarze jakby są siłą naciskającą nas. I znowu Jakub Szrek z autu, znowu daleka wrzutka, ale bez problemu łapie Gostomski. Teraz mamy wydarzenie w polu karnym. Leży Kamiński. Czy tutaj nie doszło do faulu? Będzie to sprawdzane. No nie wiem, jaka jest tutaj decyzja sędziego, czy będzie się konsultował z VAR-em. Chyba tutaj nie ma takiej konieczności, bo ten faul nie był jakiś taki ostry i na ten rzut karny, tak jest, od bramki już rozpoczyna Gostomski, także na szczęście dla nas nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa rzutu karnego. Dzień dobry, 1-2 dla Górnika po dublecie Podlińskiego, Górnik News. No, optymistycznie typuję 1-0 dla Górnika i że pierwsza bramka wpadnie w 24 minucie Deja. No to Patrici tutaj naprawdę konkretna wróżba, można powiedzieć. No teraz mamy taką większą perspektywę, szerszą perspektywę na ten stadion Odry, dosyć powiedzmy już leciwy. No i faktycznie jest dzisiaj, myślę, około 3-4 może tysięcy, także sporo całkiem kibiców gospodarzy zjawiło się dzisiaj na stadionie, a Odra no, czeka na nowy obiekt i to jest na pewno ciekawa informacja, bo tutaj już ten stadion nabiera kształtów i niebawem, dokładnie nie wiem za ile, nie będę mówił, ale niebawem, to chyba jest takie bezpieczne słowo, zagrają, przeniosą się na ten swój nowy obiekt. Teraz rzut rożny dla Odry, piłka dobrze dośrodkowana, Gostomski piąstkuje, jeszcze walka o piłkę, uderzenie z numerem 27 Mateusza Kamińskiego, ale wysoko nad bramką Maćka Gostomskiego. Dzisiaj po raz 15 gramy z Odrą, 4 razy wygrała właśnie drużyna gospodarzy, 3 razy był remis i 7 razy Górnik wygrał. Teraz niebezpiecznie, będzie szansa dla Odry, ale dobra asekuracja Sisse, od razu uruchomiony Dawid Czapliński tutaj wysłany do boju i gdyby nie Sulejman Sisse, który gra dzisiaj w pierwszym składzie za Klemensa, mielibyśmy no groźną sytuację, bo tutaj Deamo był nieco spóźniony, walka bark w bark z Czaplińskim, to też na pewno pomogło trochę tutaj w interwencji Sisse. No i znowu kolejny stały fragment gry, rzut rożny dla Odry, 6 minuta, cały czas naciskają gospodarze, mocny początek tego spotkania właśnie dla Odry, uderzenie broni Gostomski, jeszcze dobitka i drugi raz broni Maciek Gostomski i to było bardzo groźne, dobre dośrodkowanie i tutaj znowu Kamiński wyskoczył jak najwyżej
i obronił ten strzał Maciek Gostomski. Raz właśnie po strzale Kamińskiego, potem dobitka Galana. No i Odra idzie jak po swoje. Odra, można powiedzieć, abstrahując do naszego herbu, jak dzik w żołędzie weszła w ten mecz i tutaj pokazuje, że no będzie bardzo trudno Górnikowi w tym spotkaniu. Pozdrowienia dla Leszka. Pozdrawiam Leszka. 17 osób w tej chwili na czacie. Mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej. Nie ma dzisiaj Ilkaja Durmusza. To już mówiłem, lekki uraz mięśnia dwugłowego. Także wypadł ten zawodnik. A szkoda, bo już z Termaliką grał w pierwszym składzie i widać, że ta dyspozycja jest coraz lepsza. Natomiast musimy sobie radzić dzisiaj bez niego. No liczymy na tą naszą dobrą grę w defensywie. Liczymy na ten taki pragmatyzm futbolowy, ale też no, ten mecz z Termaliką paradoksalnie do momentu stracenia bramki nie wyglądał tak źle. Kto był z nami na transmisji, ten wie. Natomiast potem już ten worek się rozwiązał i gdybym miał powiedzieć, że przegramy 3-0, no to raczej ciężko było tak wytypować. No ale to się stało. Lepiej przegrać 3-0 niż 3 razy po 1-0. I dzisiaj walczymy o komplet punktów z Bozień, z rzutu z autu. Daleka wrzutka, jak to zwykle robi Damian. Piłka wybita, kierowana do Sise. Jeszcze raz będzie miał okazję do wyrzutu z Boziu. Wrzutka z Bozienia ponowna. Jest zamieszanie. Odra wychodzi z tej opresji, ale Żyra przejmuje piłkę. Zagranie znowu do Zbozienia. Zbozień na prawą nogę, dośrodkowanie, ale słabe w kierunku Podlińskiego. No ale byliśmy w polu karnym Odry i to na pewno dobra informacja, bo wychodzimy z tej swojej połowy, ze swojego pola karnego, w którym Odra już powoli się bardzo gościła. Cały czas też ciekawa sprawa, bo wycierają non-stop zawodnicy piłkę. A to dlatego, że znowu daleki wyrzut. Tym razem zawodnika Odry. I mamy kolejny aut na środku boiska dla gospodarzy. Szrek ponownie. Cały czas można powiedzieć, że ten zawodnik ma piłkę w rękach i wyrzuca. Zapraszam Was na kanał WhatsApp. Tam będzie pytanie do Was dzisiaj. W zasadzie dwa pytania. Ciekawe. Ja już je znam. Wy niebawem poznacie. I do wygrania jest kubeczek Górnika. Musicie odpowiedzieć tutaj, na czacie. Jeżeli tam pojawi się pytanie zadane przez Tomka Płazę z działu oczywiście marketingu Górnika, z którym tutaj współdziałam i w zasadzie gdyby nie on, to nie byłoby tych transmisji. Trudne pytania. No myślę, że trudne. Tak, że to nie będzie dosyć łatwe. I co ciekawe, zaskoczy mnie Tomek, bo przygotował dwa pytania, myślałem, że będzie jedno, a są dwa i takie, powiedziałbym, związane tutaj z dniem dzisiejszym, z tym meczem, także będzie nawiązanie na pewno do Odry Opole, tyle Wam mogę na razie powiedzieć. Wrzutka tutaj na środek boiska, wygrał ten pojedynek główkowy Karol Podliński i Damian Gąska, przejmujemy tą drugą piłkę, tą zgraną piłkę, co jest ważne, no dzisiaj w pierwszym składzie Gąska, no to jest historia ciekawa, bo bardzo dawno Damian nie grał w pierwszym składzie Górnika. Zaraz sobie tutaj przypomnę, kiedy był ostatni raz. 38% tylko z tych 11 spotkań zagrał w pierwszym składzie i to też nie ma na swoim koncie. A nie, ma jeden. Jeden mecz ma Damian Gąska w wymiarze 90 minut. To był mecz z Resowią. Natomiast kiedy był ten ostatni mecz Gąski w pierwszym składzie? No nie wiem, czy właśnie nie. Nie wtedy. Nie, jeszcze było pod Beskidzie. Zagłębie Sosnowiec. Tak. I tutaj Zagłębiem Sosnowiec. Ostatni raz Gąska grał w pierwszym składzie. No i co ciekawe, graliśmy de facto
praktycznie takim samym składem wyjściowym jak dzisiaj z Odrą, tyle że no obok Deamo Clemens Assise wszedł z ławki. Ten zawodnik w tym sezonie właśnie 11 meczów, jedna żółta kartka, brak bramek, brak asyst, a szkoda, no bo to jest dobry gracz i brakuje mu niestety w tym sezonie na razie liczb. Z kolei w Odrze nie brakuje Borcha Galanowi. 13 meczów, 5 bramek, 1 asysta. To jest no świetny dorobek Hiszpana, który tutaj naprawdę robi bardzo dobrą pracę. Przymierzany był do Górnika Zabrze. No też ja na ligowcu przygotowałem o nim taką małą wstawkę, taki mały szorcik, bo jest to jeden z najciekawszych zawodników Fortuna pierwszej ligi. To na pewno. No i co ciekawe, trafił do Polski z trzecioligowego klubu hiszpańskiego, więc taka klasyczna droga do naszego futbolu, kiedy to przyjeżdża, a w zasadzie w tym momencie Herkules CF, który to właśnie był ostatnim klubem Borchy Galana, to w tym momencie czwarta liga hiszpańska. Pytanie, czy wtedy właśnie też był. I teraz gol! 1-0, Piotr Starzyński. Cóż to się wydarzyło? 12 minuta tego meczu. Mamy bramkę. Otwieramy ten mecz. Piotr Starzyński. Kapitalna decyzja o strzale z 25 metrów. Huknął prawą nogą. Mocny strzał pokonany, Artur Haluch. 1-0 dla Górnika. Cieszycie się na czacie, ja też się cieszę, tutaj byłem skupiony na opowiadaniu historii o zawodniku Odry Opole, ale to co zrobił Starzyński to jest naprawdę klasa światowa. Przyjęcie, huknął mocno z prawej nogi, plasowany, płaski, mocny strzał, niczym Exxon Crezio w najlepszych momentach w tym sezonie. Pokonany Artur Haluch, no i brawo, brawo Piotrek, rozwija się ten chłopak w Górniku. Szkoda, że to nie jest nasz zawodnik, że jest tylko wypożyczony z Wisły Kraków. On ma wielkie papiery na granie moim zdaniem, no i też nie ukrywam, jestem fanem jego talentu. Bardzo mi się podoba jego gra. I teraz pokazał się jak wytrawny, już doświadczony ligowiec, a to przecież młodzieżowiec. Przyjął piłkę, uderzył i mamy 1-0 dla Górnika. Niesamowite. Tutaj rzeczy na razie się dzieją i oby tak dalej, oby ten wynik właśnie tak się klarował, bo na to wszyscy przecież czekamy, bo na to liczymy. 0-1 na tablicy wyników już tutaj wpisuje Piotra Starzyńskiego. 1 strzelca bramki w dzisiejszym meczu dla Górnika numer 1. Ciekawe, czy ktoś z was zgadł. Gdzieś tam w typach, gdzieś tutaj może w komentarzach, bo też widziałem właśnie na kanale WhatsApp, na który zapraszam cały czas, że tam chyba było typowanko strzelca pierwszego gola dla Górnika. Czapliński. Rzemło, teraz Odra w swojej akcji, tutaj Sisse, no nie poradził sobie, jest niebezpiecznie. Wybijają Górnicy, ale tutaj sędzia wraca do tej sytuacji, już jednak Czapliński poza linią i mamy teraz sytuację taką, że Gostomski rozpocznie od bramki. Jeden do zera, Piotr Starzyński, Górnik prowadzi z Odrą. Zapraszam oczywiście was do łapek w górę, mamy na ten moment 13, ale jest nas o 10 osób więcej, także kto jeszcze nie dał, to zapraszam. No właśnie, może macie do mnie jakieś pytania, jak tutaj Patrici, to też z chęcią sobie z wami podyskutuję, oczywiście w miarę możliwości, co tutaj będzie się działo na murawie, żeby to wszystko dobrze i jakoś ładnie spiąć. Zaraz odpowiem Patrici. Tymczasem dośrodkowanie z rzutu wolnego w pole karne Górnika. Jest uderzenie zablokowane jeszcze dobitka i na szczęście
radzimy sobie z tym zagrożeniem, ale Odra, ona tutaj nie odpuszcza, cały czas chce zrobić tutaj jak najlepiej tą akcję, ponieważ no, podrażnieni teraz gospodarze, dopingowani z tych trybun, które no, coraz bardziej się wypełniają. Jeszcze będzie szansa dla gospodarzy pole karne Górnika. 16 minuta, piłka wrzucona, łapie Gostomski. Patryczy, pytasz, jak określisz pierwszą porażkę z Termaliką, co twoim zdaniem zawiodło? Wiesz co, no generalnie... No ja mam takie ambiwalentne odczucia, ponieważ ten mecz nie wyglądał aż tak źle. Tak jak mówiłem, do pierwszej bramki było całkiem nieźle. Ja często tutaj byłem krytyczny wobec tego, co oglądaliśmy, co Górnik prezentował, mimo tych meczów nieprzegranych, ale ten styl no, nie zachwycał, ten styl był defensywny, szczególnie irytowały te mecze, kiedy było 1-0 dla nas, a potem autobus, blokada, zakaz atakowania i goście, czy tam po prostu nasi rywale, bo to też mówię w kontekście meczów u nas, wyrównali, bo cały czas się bronili. Tak tutaj właśnie z meczu z Termaliką tak nie było. Teraz Bozień z autu, piłka wrzucona, dobrze ustawiony Mateusz Kamiński. Wybija futbolówkę, jeszcze tutaj walczy Starzyński, ale faulował i rzut wolny dla Odry. A wracając do mojej wypowiedzi, no to mówię, że tutaj paradoksalnie ten mecz z Termaliką wyglądał już lepiej, bo graliśmy tak nieco odważniej, nieco tak bardziej piłkarsko. Natomiast no... Trzeba powiedzieć, że zespół z nich cieszy, ma naprawdę jakościowych zawodników i chociażby Karasek, który strzelił pierwszego gola, no tutaj wyglądał dobrze, jeżeli z ławki wchodzi Radwański, no to też o czymś świadczy i myślę, że po prostu Termalika była konkretniejsza, strzeliła te gole, wypracowała sobie właśnie też te sytuacje, też głupi karny. Gdzieś tutaj wkradło się rozkojarzenie, gdzieś zabrakło tego, co było charakterystyczne w poprzednich meczach. No i niestety ten mecz przegraliśmy, ale mówię, głowy do góry, trzeba być optymistą i też patrząc na to, jak Górnik prezentuje się dzisiaj w Opolu, no to przez te 18 minut na razie wygląda to naprawdę nieźle. No prowadzimy, to jest najważniejsze. Po drugie, gramy daleko momentami właśnie od własnej bramki. Są też momenty oczywiście, kiedy Odra dominuje, to jest wkalkulowane w ten mecz i tutaj dobrze się na ten moment bronimy, także... Na razie wszystko jest ok. Mam nadzieję, że tutaj wyczerpałem tą odpowiedzią właśnie twoją ciekawość, Patryczy. Grabowski. Faulowany Podliński. Skąd nas słuchacie? Skąd jesteście? Jeżeli z Łęcznej, no to takie klasyczne oczywiście, ale czasem jest zagranica z nami. Z chęcią też tutaj komentujecie właśnie skąd słuchacie transmisji. Także pytam się czatu. Tymczasem Górnik, Kreziu, Sise. Sporo miejsca Egi, szeroko ustawiony z Boziu, stracił prawie piłkę Egzon, no ciekawe, bo tutaj liście na murawie w Opolu, też jesień już w pełni. Gostomski. Ok, Patryczy z Łęcznej. Słucha, czekam na inne opinie. No też oczywiście zachęcam do licytacji koszulki Maćka Gostomskiego. Taka oferta jest na Allegro. Można tutaj w szczytnym celu wylicytować tą właśnie koszulkę różową. Maciek w niej wystąpił i to jest właśnie unikat, ponieważ no nie ma takich koszulek, można mieć jedyną w swoim rodzaju. A licytacja odbywa się właśnie na Allegro. 1675 zł teraz w tym momencie taką ma cenę. Ta koszulka, rak nie gra fair, pod takim hashtagiem właśnie Górnik przyłączył się do tej akcji, pod takim hashtagiem się ona właśnie odbywa.
Tymczasem Odra. Jest Rzemło, ale rzut wolny dla górnika, faulowany Gąska. A co do tej licytacji, no to macie link w opisie, tak samo jak link do kanału na WhatsAppie. Subskrybujcie też kanał Górnika. To też zawsze pomaga. No nadepnięty tutaj przez Galana, ewidentnie Gąska musiał ucierpieć mocno. Damian, powoli podnosi się nasz zawodnik. Gostomski. Rusza Górnik. Szeroko do Grabowskiego. Grabowski. Jest Marcin Grabowski na lewą nogę, ale bardzo złe dośrodkowanie. Sisse. Kreziu pokazuje się Żyra. Górnicy teraz posiadają piłki. No właśnie, zerknijmy może na statystyki, jak one się klarują w tym momencie. Procentowe posiadanie piłki 56-44. Strzały 2-1 w celnych, w niecelnych 1-1. No ale w najważniejszej statystyce mamy 1-0 dla Górnika. Teraz Kreziu. Rzut rożny to statystyka 2-1. Zbozień, Żyra, uderzenie i co? I broni to Haluch. Czy będzie rzut rożny? Niezadowolony Paweł Żyra, ale to był naprawdę ciekawy strzał. Ładna akcja Górnika. Tak, broni Haluch prawą ręką. Będzie rzut rożny dla Górnika. No nie wiem, czy ten strzał mógł paść do siatki, natomiast dobra interwencja Artura Halucha. No jak kojarzę tego zawodnika jeszcze z meczów w Pogoni Grodzisk Mazowiecki i wtedy na pewno był wyróżniającym zawodnikiem, jeżeli chodzi o ten szczebel rozgrywkowy. 28 lat w tym sezonie, 9 straconych bramek, 7 meczów na 0 z tyłu, no to też o czymś świadczy. Właśnie z Pogoni trafił do Odry Opole, był zawodnik Elany, czy też Radomiaka. Dośrodkowanie w pole karne, wybijają zawodnicy Odry. Jeszcze będzie szansa, jeszcze tutaj uderzenie Kreziu, ale niecelne. No i mamy pytania na grupie na WhatsAppie, także zachęcam do zapoznania się z nimi, no i może tutaj się zaraz wyjaśni, czy ktoś zna odpowiedź na te pytania zadane przez Tomka na kanale WhatsApp Górnika. Haluch. Długie wybicie. Gąska. Odry. Trzeba ją przerwać, bo tutaj tańczy z piłką Galan. Dobrze to wymyślił Borcha Galan, ale pobiegł do futbolówki jego rodak, tylko że z Górnika Jonathan Deamo i mamy sytuację taką, że od bramki rozpocznie Gostomski. Trzeba odpowiedzieć na dwa pytania, więc odpowiadajcie, po prostu będę liczył odpowiedzi na te dwa pytania w waszej jednej wypowiedzi, że tak powiem. Czyli odpowiedzcie na jedno pytanie i na drugie razem i wtedy napiszcie. Nie rzucajcie tutaj odpowiedziami, bo to będzie potem trudne do zweryfikowania. Także odpowiedzcie na dwa zadane pytania i wtedy wszystko będzie już jasne. 19 osób na czacie. No nie ma dzisiaj fenomenalnej frekwencji. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze się nieco poprawi, bo bywało zdecydowanie lepiej. A wynik przecież mamy dobry. To też
jakby napędza do tego, żeby oglądać, czy też słuchać relacji. Na razie 26 minuta, 1-0 po bramce Starzyńskiego. Prowadzimy, rzut wolny dla Odry. Żółta kartka dla Piotra Rzemły. Pierwsza w tym spotkaniu. Faul na Gąsę, przewracany nasz zawodnik. Mamy rzut wolny dla Górnika, Grabowski. Grabowski, no gdyby tutaj właśnie Kreziu dopadł do piłki, jest Kreziu w polu karnym, przewraca się, ale nie ma karnego, dośrodkowanie Grabowskiego, Sisse tutaj skacze i rzut wolny dla Odry. Szkoda, bo to była kolejna ciekawa sytuacja stworzona przez Górników. Nie, Hubert, nie można. Zachęcam do... Zachęcam do grupy na WhatsAppie. Bo tam pytania, możecie wygrać kubek. Teraz tracimy piłkę niestety. Rusza Odra. Ale źle rozegrał to Galan. Jak jest Galan, to obok niego zaraz Deamo. I na razie tak to wygląda i bardzo dobrze. Rozprowadził teraz Deamo tą akcję. Podał do Podnińskiego. Obok niego Rzemło. I mamy aut dla Górnika. Grabowski będzie wykonywał ten aut. Żera nie przejął tej piłki, szkoda. Osamotniony z przodu Podliński i Odra przy piłce. Tak to będzie wyglądać w tym meczu, ale są momenty, kiedy Górnik też przenosi ciężar gry pod pole karne Odry. Mamy swoje sytuacje, co na pewno cieszy. No co jest z wami? Nikt nie wie, jakie są poprawne dwie odpowiedzi na zadane pytanie na WhatsAppie. Nikt nie chce kubka. No tutaj spodziewałbym się lepszej waszej aktywności. Dwa pytania zadane. I czekamy na dobre odpowiedzi. Gąska. Kreziu. Deamo. Galan. Przed polem karnym Górnika rozprowadza piłkę Galan. Chciał tutaj z Ondrczakiem zagrać sobie dwójkową akcję. Tak się na szczęście nie stało, ale tutaj ładnie sobie radzi Ondrczak. Dośrodkowanie zablokowane i od autu rozpocznie Odra. 30 minuta. Znowu pewnie tutaj przybiegnie Jakub Szrek. Złapie piłkę. Inaczej teraz gospodarze. To jest chyba niezły pomysł. Piłka w pole karne i tutaj Podliński wybija z okolicy 11 metra. Jeszcze nie koniec, nie ma gwizdka sędziego. Leży jeden z zawodników Górnika, będzie rzut rożny.
Ucierpiał tam Marcin Grabowski. No i mamy te dwa pytania na kanale, na WhatsAppie. Czekam na dobre odpowiedzi. Teraz znowu Odra. Jest kolejna wrzutka. I co? I to będzie kolejny rzut rożny. Kasia WX. Niestety nie. Byłaś blisko. Rzut rożny dla Odry. Piłka dośrodkowana. Gostomski łapie piłkę. Bez problemu, Maciek. I czekasz. Rozbiegną się nasi zawodnicy. Spowolnił to to rozpoczęcie może w ten sposób Grabowski. Pokazał się do gry Deja. Jest Gąska. Gąska. Żyra. Nie dojdzie do tego podania Gąski. Szkoda. Szkoda, że w takich łatwych sytuacjach, w takich łatwych, prostych zagraniach tracimy piłkę. Wbija Haluch. 32 minuta. Antczak teraz na prawej stronie ten zawodnik. Znalazł tutaj Czaplińskiego. Pole karne. Czapliński. Z powrotem do Antczaka. No, aktywny na pewno młodzieżowiec z Odry. Gąska. Dobry powrót. Grabowski celnie do Podlińskiego, ale musi poczekać Karol. Zastawił się. Żyra do przodu. No i tracimy piłkę zbyt łatwo. Tutaj Górnik zamknięty na swoim polu. Ale dobrze teraz, dobrze. Gąska minął jednego zawodnika, minął drugiego. Gramy dalej, chociaż przewracamy Damian, bo Kreziu podał piłkę do Adama Deji. Deja potrafi uderzyć. Deja ładnie to zrobił. Deja do Żyry. Żyra też ma dobrą szansę na uderzenie. Żyra uderza. Haluch odbija. Jeszcze Gąska i niestety niecelnie. Szkoda. Dobra akcja Górnika. Mieli naprawdę aż tak zadziwiająco dużo miejsca do tego, żeby dobrze tutaj zorganizować się w ofensywie. No i też uderzenie Żyry takie kąśliwe, ale całą pracę tutaj wykonał Deja, który rozprowadził tą sytuację. Minął jednego zawodnika i wybrał właśnie podanie do Pawła Żyry. Haluch poradził sobie z tym uderzeniem, ale dobitka Gąski niecelna. No ale to pokazuje, że Górnik tutaj naprawdę przyjechał po 3 punkty, że Górnik tutaj chce atakować, że gdyby są momenty, no to naprawdę robimy coś groźnego. I widać, że Odra ma swoje braki w defensywie, które stara się właśnie wykorzystać Górnik. I na razie wygląda to nieźle, co na pewno napawa nas optymizmem. Deamo do Sise. Starzyński po tej bramce trochę niewidoczny. Górnik nie atakuje jego stroną za bardzo. Jeżeli już, no to tutaj gdzieś z wykorzystaniem Gąski, Grabowskiego. No może to jest właśnie pomysł, żeby wykorzystać Piotrka, bo dzisiaj pokazał się w tej akcji bramkowej z kapitalnej strony, że młodo Kamińskiego. Ten do Pirocha. Ustawiony szeroko Szrek. Można. Polsat Sport News. Wojciech Mazur. Rzut wolny dla Odry. Nie wiem, czy nie będzie żółtej kartki. Dla Grabowskiego. Tak jest, jest kartka. Musi uważać teraz mocno Marcin Grabowski, spóźniony tutaj. No ale taki, moim zdaniem, miękki faul. Czy to było na kartkę? Raczej nie. Jest wrzucona piłka przez Odrę.
od bramki na szczęście Gostomski. No czekam na wasze odpowiedzi. Na razie tylko Kasia i Michał Poncyliusz. Tylko Michał odpowiedział Lukas Klemens i tyle, a to jeszcze jest drugie pytanie, więc gdybyś tutaj Michał doprecyzował swoją odpowiedź o to drugie pytanie, no to kto wie, może byś był zwycięzcą dzisiaj, Grabowski. Tak samo Kasia, musisz poprawić jedną odpowiedź. Jedna jest dobra, jedna jest zła. Zachęcam was do aktywności. Rzut wolny dla Górnika. Daleko jest do pola karnego Odry. Ustawia piłkę Deja. Deja, niezła wrzutka. Dochodząca piłka w kierunku Sise. Jeszcze Gąska podbija. Górnik w polu karnym Odry. Gąska. Żyra, pole karne. Żyra do Gąski. Gąska. Gąska, wrzutka! Tak jest! Jest gol! Jest gol! Nie widziałem piłki do końca i mamy 2-0. Jakaś tutaj niewyobrażalna sytuacja się wydarzyła, ale szczęśliwa dla nas. Górnik wychodzi na dwubramkowe prowadzenie w Opolu. To się dzieje. Chyba gdzieś tu jakiś rykoszet. Sam do końca jeszcze tego nie wiem, ale no to się dzieje. Mamy 2-0 dla Górnika. 38 minuta. Czekam na powtórkę z niecierpliwością, ale najważniejsza informacja jest taka, że prowadzimy w Opolu i ten mecz nam się naprawdę bardzo dobrze układa. Jeszcze raz teraz widzę dokładnie, Żyra do Gąski, Gąska dośrodkowuje i to jest samobój. Samobój Tomasa Mikinicia. Trzeba przyznać, że tutaj no nieźle wyszła ta główka Mikiniciowi. Trafia do własnej bramki ten zawodnik, no i to jest naprawdę dla nas świetna informacja. Idźmy za ciosem. I strzelmy jeszcze jedną bramkę. Bo tutaj wygląda na to, że naprawdę można dzisiaj w Opolu wygrać. Wszystko na to wskazuje. Dobra akcja Górników zamieniona przez Mikinicia na trafienie samobójcze. Mikinicia, kreasowy napastnik Patrici. No właśnie tak powiedziałem, że tutaj wyszła ta akcja Mikiniciowi. No tak trochę mówię oczywiście pół żartem, pół serio. Natomiast no wrzutka, która była niegroźna tak naprawdę, bo Gąska dośrodkowywał niestety dla nas do nikogo i gdzieś tutaj nadstawił głowę gracz Odry, Tomas Mikinić, no i trafia do własnej siatki. To nie jest nasze zmartwienie, to jest dla nas bardzo dobra informacja. Jak na ten moment ten mecz wygląda naprawdę dobrze. Słowacja, to tam urodził się Tomas Mikinić, dokładnie w Trnawie. 10 meczów w tym sezonie. A Odra to jest jego pierwszy polski klub. No i tutaj chciał chyba wybijać tą piłkę nad bramkę Halucha, bo tam dalej stał Podliński. Może to go gdzieś tutaj nakłoniło do tego, żeby spróbować tą piłkę wybić. No to nas jakby już nie interesuje. Najważniejsze jest to, że prowadzimy w Opolu. Teraz Kreziu! 3! Tak jest! 40 minuta, 3-0, Górnik prowadzi w Opolu. Co tu się dzieje? Ależ mamy wynik, ależ mamy teraz radość zawodników. Stały fragment gry, piłka dośrodkowana i Exxon Kreziu pokazuje to, co robić potrafi najbardziej w tym sezonie. No to wychodzi po prostu EG-mu, kapitalnie to zrobił, uciekł przed 11 metr, Exxon Kreziu uderzył z pierwszej piłki i mamy, słuchajcie, 3-0. Pokonany Haluch, świetnie wykonany ten stały fragment gry. Ogromna radość Górników, bo to widać, że jest ćwiczony, ale tu się dzieje w Opolu.
Oj, co by tak dalej, 3 do 0, idźmy na czwartą bramkę, idźmy jeszcze po jedną bramkę, wybijmy Odrze, jakiekolwiek tutaj sny o punktach z Górnikiem, pokażmy, że Górnik jest mocny, że Górnik będzie grał też ofensywnie i zdobywał więcej bramek niż do tej pory. Kreziu, strzelcem bramki, to jest naprawdę fenomenalna informacja. Czterdziesta minuta, Egzon Kreziu, wcześniej 12, Starzyński 38, Mikinic Samobój i mamy 3 do 0 w Oporu i te dwie minuty naprawdę nam tu dają optymizm, dają nam tu ogromną radość. 30 osób na czacie, zostawcie łapkę w górę, na razie 18 tylko, także no tutaj powinno być przynajmniej 25, dobimy jeszcze w tej pierwszej części za tą dobrą grę Górnika, łapkę w górę zostawcie w tej transmisji. 42 minuta, 3 do 0 w Opolu, tylko by nie siąść, nie odpuszczać, no tak, racja Patrici. Jeżeli chodzi o nasz konkurs, no to wygrywa Karola, brawo, brawo Karola. To jest dobra odpowiedź. Wygrywasz kubek. Pierwsza odpowiedź to Klemens, druga to Deja. Jeszcze Górnik z autu wrzuca, Podliński zgrywa. Haluch łapie. A pytania brzmiały, który z piłkarzy Górnika zaczynał swoją karierę seniorską w Odrze Opole i który z piłkarzy Górnika urodził się w województwie opolskim. Także brawo, brawo dla Karoli. Wygrywasz kubek. I już ci mówię, jak się skontaktować po odbiór kubka. Teraz szansa dla Odry, Mikinić. Dowieźmy ten wynik do końca pierwszej części tego spotkania. 43 minuta, 2 minuty jeszcze zostały i może coś z doliczonego czasu gry. Teraz Odra w polu karnym, niebezpiecznie, ale nie zrozumieli się zawodnicy Adama Noconia. Dokładnie Adrian Płużycki z Borcha Galanem. ...21 łapek w górę, dajcie, no już mamy 22, dajcie jeszcze 3 i mamy 25 i to by było naprawdę dobra statystyka. Wszystkiego się spodziewałem przed tym meczem, ale nie tego, że po 45 minutach na razie, no jeszcze nie jest, jeszcze może być więcej. Będzie 3-0, trudno o lepszą reakcję po pierwszej porażce w sezonie. Mądrze tutaj piszesz Górnik News. W pełni się zgadzam, no i mamy 25. Łapek w górę. To mi się podoba. Taka nasza współpraca. Już trochę głos mi siada. Muszę się napić, bo no nie spodziewałem się, że w pierwszej części meczu będę 3 razy krzyczał, że mamy bramkę dla Górnika. Dośrodkowanie. Wybijają Górnicy. Bardzo dobra pierwsza część tego meczu, nie zepsuć jej jeszcze. Antczak, pole karne. Tutaj przed pole karne w zasadzie zagrywał piłkę, no ale tam ustawiony Starzyński. Wraca do niego piłka, ładnie to zrobił Piotrek. Oddał futbolówkę do Żyry, ale ten stracił. Deja. Podliński. Gąska. Końcówka tej pierwszej części meczu, Górnik się utrzymuje. Naprawdę to jest mądra połowa Górników. To jest mądra gra, to jest gra skuteczna, to jest gra z pomysłem. Podoba mi się to, że Górnicy się nie przestraszyli, że grają pewnie. To nie wiem, czy to nie jest najlepsza połowa w tym sezonie, jaką widziałem po prostu. Bo no chyba tak, no, nie ma tutaj raczej żadnych wątpliwości. 3 do 0 na boisku lidera. To się rzadko zdarza. W tym momencie sędzia Piotr Rzucidło gwiżdże po raz ostatni. Górnicy na razie prowadzą z Odrą w Opolu
3-0. Także naprawdę duże rzeczy się dzisiaj dzieją w Opolu i bardzo, bardzo dobrze. Słuchajcie, mamy emocje, mamy naprawdę przyjemnie na razie z 18:18 w tym momencie. No to jest bardzo miła godzina. Teraz przerwa. Wracamy niebawem, bądźcie z nami. Wiesz, namawiajcie znajomych, nakręcajcie się, przychodźcie na tą relację, posłuchajcie jej, zostawcie łapkę w górę i suba dla kanału Górnika. Nie dla mnie, Patrici, dla kanału. Zostawcie łapkę w górę. I za chwilę wracamy, bo tutaj dzieją się rzeczy naprawdę bardzo, bardzo dobre. Thank you.
Thank you.
Wracamy po przerwie. Jest 3-0 dla Górnika w Opolu. To jest najważniejsza informacja. Starzyński, Mikinić, samobójcze trafienie i Kreziu. Minuta 40, odpowiednio wcześniej 30, 38 i 12. No i cóż mogę wam powiedzieć? Jest dobrze, oby tak pozostało, oby tak było dalej. Już zawodnicy na boisku, jeszcze tam rozmowy sędziego z Karolem Podlińskim i za momencik zaczynamy drugą część tego meczu. Miejmy nadzieję, że równie dobrą jak i ta pierwsza kopnięta piłka od razu zaczyna. No i musimy uważać teraz w grze defensywnej, bo tak pewnie będzie, bo Odra rzuci się do odrabiania strat. Tak naprawdę nie mają już nic do stracenia zawodnicy trenera Noconia. Natomiast Górnik musi grać mądrze, musi dobrze się bronić, co pokazywał już w tym sezonie. Jeżeli postawimy szczelny autobus, tak jak to miało miejsce w poprzednich spotkaniach, no to statystycznie traciliśmy tylko jedną bramkę, więc dzisiaj to by wystarczyło. No ale to takie, można powiedzieć, żarty, bo po prostu trzeba tu grać swoje i trzeba grać mądrze i dobrze, bo dzisiaj tak gra Górnik i Odra pokazuje, że to nie jest zespół, z którym dzisiaj, broń Boże, nie można wygrać, ba, nawet trzeba wygrać, jeżeli się prowadzi. Po pierwszej części meczu 3-0. Jedna zmiana w miejsce Marcina Grabowskiego. Daniel Dziwniel. Także tutaj chyba wymuszona ta zmiana i też była zmiana w zespole naszych przeciwników. Zszedł Adrian Pużycki, w jego miejsce Wojciech Kamiński. No i obserwujemy, co będzie się działo w tej drugiej części meczu. Ja już do was wracam. Karola, wygrałaś, tak, marketing@górnik.łęczna.pl. Tam masz tutaj właśnie napisać, zgłosić się, że wygrałaś ten konkurs. I wtedy kubeczek do ciebie trafi. Szansa dla Górników, pole karne Odry. Tańczy tam Żyra, zagrywał do Podlińskiego, ale nie opanował piłki Karol. Sugeruje zagranie ręką. Sędzia, nie wiem jak na to się zaopatruje. Na razie rozmawiamy. Momencik, tutaj sędzia na gwizdek pokazuje, że będziemy rozpoczynać. Nie ma rzutu karnego. Niziołek nastrzelił Podlińskiego, ale już rozpoczyna Haluch. Musimy być skoncentrowani w defensywie. Chciałbym, by zostało czyste konto Gostoma. No, myślę, że wszyscy tutaj, jak jesteśmy, chcielibyśmy, tak jak ty mówisz, Pat Ricci, 33 osoby, 29 łapek w górę. No to kto jeszcze nie dał, to szybciutko to robi, żeby były 33 łapki w górę. Zostało 4 właśnie do nabicia tej cyfry. Gostomski od bramki. Mądrze, grajmy swoje. I powinno być dobrze, chociaż teraz Galan przed polem karnym Górnika. Borcha Galan, może być niebezpiecznie, ale tutaj odgwizdany, spalony. Dobrze, Mikinić na spalonym i rozpocznie Górnik. Karola, marketing@górnik.leczna.pl. Nie wiem, ja tutaj pisałem na czacie, ale nie wiem, dlaczego mówisz, że nie widać tej wiadomości. marketing@górnik.leczna.pl. Hubert jak zwykle podrzuca ciekawe rzeczy. Jeden mecz z Górnikiem i Odra tracił u siebie tyle goli, ile przez cały ten sezon w Opolu. Niewiarygodne, ale to jest piłka, tego nie zrozumiesz. No dokładnie. Logika piłki nie istnieje tak naprawdę. Ładnie teraz Galan zrobił kółeczko, obok niego Starzyński, dobrze tutaj Dziwniel,
Już ma piłkę Antczak. Dobrze z kolei Deja. Deja razy dwa. Chociaż finalnie znowu Antczak. Dobry balans ciałem. Taki szybki, gibki. Zwinny jest ten zawodnik. Oddaje teraz piłkę do Galana. Galan. Sprytnie podrzucił do Antczaka. Żyra. Nie ma faulu. Antczak cały czas. Antczak będzie groźnie. Gdzie jest piłka? Sisse. I dobrze to zrobił Sulejman Sisse. Zastawił się odpowiednio. Wysoki, silny obrońca Górnika. I łapie piłkę Gostomski. Dla Sisse. No to jest w tym momencie ósmy mecz. Pochodzący z Senegalu. 1,90 m obrońca. Ostatnio całe spotkanie z GKS-em Katowice i Lechią Gdańsk, wcześniej ze Zniczem Pruszków. Zbozień. Oj, coś tutaj się wydarzyło. Niedobrze, bo chyba bez kontaktu z piłką. Jakaś może podkręcona kostka u Daniela. Damiana Zbozienia. Ale już wszystko dobrze stał Zboziu. I Sisse do Gostomskiego. Zamieszanie małe, rozmowa sędziego z Czaplińskim, z Galanem, z Sisse i Gostomskim. Czterech zawodników teraz przy arbitrze. Gestykulacja Mamrota. No tutaj przy wybiciu tej piłki Kamiński, Czapliński trafił w Gostomskiego. Ziołek. Środek boiska, walka o piłkę, tutaj Dziwniel. Oddał tu Odra. Czapliński rusza, tak gospodarzy, jest dośrodkowanie. Jeszcze Antczak nie opanował na szczęście. I od bramki Gostomski, 53. minuta. Będziemy patrzeć sobie na ten zegar i analizować grę Górnika wspólnie. Piszcie swoje spostrzeżenia. Zaraz będę czytał wasze komentarze, które widzę, że tutaj mocno ruszyły. Także dobrze, rozbujała nam się ta transmisja. 33 osoby, brakuje jeszcze 3 łapek w górę. Także tutaj dawajcie kciuki do góry. Karola, zapraszam do łapki w górę. Hubert to już pewnie dał. Odra ostatnio przegrała z Motorem 0-2 w Lublinie. No i ten mecz należał do Motoru, można tak powiedzieć. Zasłużone zwycięstwo drużyny Gonzalo Feja, Fejo, Najemski i Wełniak. Odblokował się Wełniak w końcu. No i poniosła właśnie przez to drużyna z Opola drugą porażkę w tabeli live. Gdyby tak mecz się zakończył, Górnik skakuje na miejsce 3 z 6, także duży awans i ma 25 punktów. Arka Gdynia, która dzisiaj wygrała 1-0 z Podbeskidziem, a ma punktów 26, no i Odra 27, ale jeszcze oczywiście daleko do końca tego meczu. Na razie druga połowa, Odra sobie spokojnie rozgrywa teraz tą akcję. Jest strzał, z którym bez problemu radzi sobie Gostomski. Oby tylko takie strzały oddawali zawodnicy Adama Noconia. No to ja mam do was pytanie, żeby was też troszkę tutaj rozbujać. Transmisja przycina.
Patryk Lipiec, nie wiem. Wydaje mi się, że jest wszystko płynnie, natomiast piszcie, piszcie, jakby tak się działo teraz niebezpiecznie. I dobrze tutaj Kreziu się zachował, że zasekurował zawodnika Odry, bo Czapliński miał swoją szansę. Borja Galan, ten magik z Hiszpanii, wypracował teraz świetną sytuację, miękkie takie trącenie i tutaj walka bark w bark, którą wygrał Kreziu, była kluczowa, ale błąd w defensywie. Źle ustawiony Sisse z Deamo i no trzeba uważać na tego typu zagrania. Dośrodkowanie, piłka wybita, jeszcze Odra, jeszcze tutaj rozciągnięcie wrzutka, ale za mocna i łapie piłkę Gostomski. No na razie nie przeprowadziliśmy żadnej groźnej sytuacji na bramkę Halucha. Tutaj Odra nas atakuje, ale na razie bezskutecznie i dobrze. Podliński. I co? I to była sytuacja bramkowa. Deja łapie się za głowę. Świetną akcję wypracował teraz Podliński. Wrzucił piłkę w pole karne. No i moglibyśmy mieć czwartego gola. I to by było po meczu, panie Adamie. Dlaczego pan tego nie trafił? Skiksował tutaj katastrofalnie zawodnik Odry. Wykorzystał to Karol Podliński. Żyra bardzo dobrze przepuścił piłkę. I wbiegający Deja. No musi przynajmniej strzelić bramkę z takiej sytuacji. No jest to też przecież zawodnik, który świetnie uderza, który ma dobrze ułożoną prawą nogę, no i przestrzelił w tej sytuacji katastrofalnie Deja. Szkoda. Mówię, powinno być 4-0 w Opolu. Dziwniel. Deja. Jest Kreziu w środku, jest szeroko gąska, wybiera Sisse. Mamy 33 łapki w górę, także fajnie. No tak jak mówisz, Patrici, no to była patelnia popularna. Odra Opole, województwo lubelskie, 0-5 póki co, no tak. No jeszcze Hubert spokojnie z tą wygraną, najwyższą i tak dalej. No tutaj trzeba to dociągnąć za ciosem. No ta czwarta bramka to by było coś, na pewno. Walczy o piłkę Żyra. Dodał tu Zbozień. Wpadajcie na kanał na WhatsAppie Górnika, to jest nowość. Dzisiaj promujemy właśnie ten kanał, na którym odbył się konkurs. Wygrała Karola Kubek. Myślę, że to od was zależy, czy będą kolejne, w zależności też od frekwencji. No ale ona stale rośnie. Teraz Starzyński, dobry strzał, Haluch z problemami. No dzisiaj nie jest najpewniejszy w swoich interwencjach Artur Haluch. Murawa jest dosyć trudna, taka grząska, zryta. Trzeba próbować strzałów, tak jak to robi właśnie Piotrek Starzyński. Bardzo dobra decyzja, nieprzyjemny strzał, piłka skozłowała przed Haluchem. Nie był to może najmocniejszy strzał, ale no zrobił sporo problemów Arturowi Haluchowi. Dobra, przekażę Tomkowi, że napisałaś do niego bezpośrednio. Służyny wejdzie na boisko z numerem 29. Także kolejna zmiana. Jakub Antczak zszedł z placu gry. No aktywny dzisiaj młodzieżowiec, szczerze to dobrze, że zszedł Antczak, bo radzi sobie nieźle dzisiaj, moim zdaniem. Ale wymienia teraz zawodnika. Adam Nocoń, Michał Służyn, 20 lat, wypożyczony z Jagiellonii, w tym sezonie 5 spotkań. Bez bramki, bez asysty. Zwycięstwie ten kubeczek, no tym bardziej nabiera wartości, jeżeli tak oczywiście ten mecz się skończy, czego sobie życzymy. Fauluje teraz Deja. No i teraz tak też sobie pomyślałem, że może zmiana Grabowskiego
to było pokłosie tego, że miał on żółtą kartkę, a biorąc pod uwagę, że Odra będzie atakowała bardzo mocno w tej drugiej części meczu, no tutaj taki manewr trenera Mamrota, wymieniony Grabowski na Dziwniela, no zobaczymy, jak będzie spisywał się Dziwniel. Na razie mamy rzut wolny dla Odry, 60 minuta, obrońmy się, wybijmy piłkę i wyjdźmy może z kontrą, zobaczmy dośrodkowanie, wybijamy, dobrze. Oddał tu Odra. 35 osób, 34 łapki w górę. No podoba mi się ta statystyka, że praktycznie tyle, ile osób na live, to tyle łapek. O, przeskoczyła cyfra już prawie 40 osób. Także zmienia się ta frekwencja podczas trwania tego meczu. Dobre dośrodkowanie. Od razu z autu Szreka. Klasycznie, to jest taki, można powiedzieć, zbozień Odry Opole. I oddał tu teraz z kolei Górnicy. Sebastian Pełczyński. Kubek też bym chciał. No to prosta sprawa. Wchodzisz na kanał na WhatsAppie, sobie dodajesz tam właśnie kanał Górnika i obserwujesz przy okazji następnego meczu, co tam się będzie działo. A może będzie znowu sposobność do tego, żeby wygrać taki kubeczek, a z tego co kojarzę, to chyba ciebie nie było, Sebastian, wcześniej. Także trzeba być od początku transmisji. Odra. Piroch. Niezła piłka do przodu. Tam ustawiony Czapliński. Obok niego Sisse. Przewracany zawodnik Odry. Będzie rzut wolny. Nie wiem, czy nie będzie kartki. Dla Sulejmana Sisse. Nie, tu Deja raczej. No nie wiem, no. Czy faktycznie ten faul się należał? Tak czy siak ma Odra teraz rzut wolny. Mikinić. No staramy się uatrakcyjnić dla was te relacje, żeby coś się działo, żeby szło to zainteresowanie dalej, żeby więcej osób wpadało. No tak 40-50 osób na transmisji to taka przyzwoita średnia. Natomiast było was mniej. Dośrodkowanie w pole karne, wybijają Górnicy. Jeszcze tutaj Borja Galan, no na pewno technika użytkowa, panowanie nad piłką to jest coś, co posiada ten zawodnik, co go wyróżnia na pewno na tle innych pierwszoligowców. Jest zbodzień na aut. Michał Jurkowski, pozdro z Chełma. Chełmianka wczoraj wygrała 4-0, dziś czas na Górnik WGW. Dzięki za dobre słowo, gratulacje wysokiego wyniku, no może będzie też 4-0, miejmy nadzieję. Chociaż na razie Szrek z autu, dośrodkowanie, Sisse wybija. I może Górnicy teraz wyjdą z kontrą, piłka w kierunku Starzyńskiego, ściga się on z zawodnikiem Odry, ale nie dojdzie do tej piłki Piotrek Starzyński, który dzisiaj błysnął już naprawdę bardzo jasno, można powiedzieć, w tej 12 minucie, kiedy to pokonał Halucha po raz pierwszy w tym meczu. Artur Haluch wyciągał piłkę z siatki. Teraz akcja gospodarzy pole karne Górnika. Trzeba uważać, jest uderzenie zablokowane przez Egzona Kreziu, a strzelał ten, który wszedł przed chwilą, czyli Michał Surzyn. Sporo miejsca tutaj zostawione właśnie dla tego zawodnika. Przeszedł na prawą nogę, uderzył mocno, ale dobrze tutaj Egzon Kreziu. I rzut rożny dla gospodarzy i to będzie dziewiąty rzut, nie, piąty, przepraszam, piąty rzut rożny, chociaż nie było go, jednak gramy dalej, no tak byłem pewny w zasadzie, że tutaj po rykoszecie, ale nie, no nieważne, jedziemy dalej. Stracona piłka, Żyra walczy o odzyskanie. Rzut wolny dla Odry. No nie, no Szereg to jest na boisku Jakub, a kiedyś był sędzia też Szereg, także dosyć popularne nazwisko w piłce, no ale faktycznie jak bohater tej bajki. A jeszcze pytanie do Michała Jurkowskiego. Skoro Chełmianka wygrała, to czy bramkę zdobył wasz skuteczny napastnik? Tylko teraz mi
wyleciało nazwisko, ale już sobie odświeżę. Korbecki, dokładnie. Czyli Korbecki strzelił bramkę, napisz. Michał, bo to też jest jeden z ciekawszych zawodników trzeciej ligi. Tutaj oczywiście z ramienia ligowca obserwuje sporo polskiej piłki, no i ten zawodnik na pewno wyróżnia się. W Chełmiance, kiedyś też w drugiej lidze grywał, to go komentowałem. Żółta kartka dla Mikinicia. Górnicy. Utrzymujemy się przy piłce. Żyra. Gąska. Dzisiaj jeszcze o 20:00 Polonia Termalika. Ciekawe spotkanie na Konwiktorskiej. Rzut wolny dla Górnika. Z dobrej odległości do tego, żeby tutaj zaskoczyć bramkarza. Przewracany. Podliński. No, a propos jeszcze sytuacji w tabeli, no to jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa, że i Górnik, i Odra to są zespoły, które w tej czołówce są, no bo nikt nie stawiał przed tym sezonem właśnie na to, że znajdziemy się tak wysoko w tabeli, no i szczególnie Odra, że tak odpali, to raczej była drużyna skazywana na pożarcie, na spadek. Teraz Daja z rzutu wolnego, jednak uderzenie za słabe w mur. No nie, nie jest to mecz Adama Dei, ale powalczył o piłkę, chociaż faulował teraz nasz zawodnik. Szkoda, bo to była dobra sytuacja do tego, żeby Daja tutaj wkręcił piłkę w pole karne jeszcze. Znaczy do bramki w zasadzie, bo sytuacja mogła być naprawdę dobra, jeżeli chodzi o strzał. Powalczył o tą piłkę Daja. Dostał za to żółtą kartkę, za ten faul na Czaplińskim. No nie, nie ma tutaj w ogóle mowy o takiej karze za to zagranie, bo Czapliński się wyłożył po prostu na Deję. Sprytnie to wykorzystał, a ten otrzymał żółtą kartkę niestety. Ambitnie powalczył, czysto odebrał piłkę. No i niestety dostał żółtą kartkę. Myślę, że Deja raczej będzie zawodnikiem do zmiany. Jest na ławce Michał Pawlik, który może za niego wejść. Czy też może nawet Karol Turek. No to ja mam do was pytanie jeszcze. Który zawodnik grał zarówno w Odrze, jak i w Górniku. Było ich kilku. Prawdopodobnie prawdopodobnie trzech. Teraz ładnie Gąska. Szansa dla Górnika. Gąska, miękka wrzutka. Starzyński, zrób to, Starzyński! Starzyński, pole karne, zabrał mu piłkę w ostatniej chwili zawodnik Odry. Szkoda! Był taki moment, kiedy można było, wydaje mi się, że mógł Piotrek uderzać. Świetna praca w tym momencie Gąski. Jeszcze ta mięciutka wrzutka. I teraz, no właśnie, gdyby uderzał, to mogło być 4-0. A on tą piłkę dziubnął w zasadzie, Piotrek Starzyński. Szkoda. Jiri Piroch zszedł z boiska, w jego miejsce Maksymilian Hebel. Także taka zmiana Adama Noconia. Zawodnik ofensywny. I rusza akcja Odry, 69. minuta. Ponad 20 minut do końca. Górnik prowadzi cały czas w Opolu 3-0. Teraz Odra. Ładna akcja. Kreziu wybija, dobrze ustawiony. Brońmy się, panowie, dobrze się ustawiajmy. Nie dajmy tutaj Odrze dojść do naszego pola bramkowego, do naszego pola karnego. Korbecki strzelił w 67 minucie, Michał Jurkowski. No to właśnie, to jest zawodnik, który się wyróżnia. Ładnie teraz pograli zawodnicy Odry, ale podanie niedokładne, dobrze ustawiony Sisse. Gąska, Podliński stracił piłkę, powalczył tutaj z nim
Piotr Rzemło i rusza Odra, aktywnie Czapliński, ale dobrze w defensywie Deja teraz z kolei. No, ofensywnie dzisiaj Deja może nie najlepiej, ale z tych defensywnych zadań wywiązuje się nieźle. Teraz musiał Gostomski wybijać piłkę jak najdalej tutaj w kierunku Starzyńskiego i od autu gospodarza. Także ponawiam pytanie do czatu, który zawodnik grał zarówno w Odrze, jak i w Górniku. Deja. Można wyczytać na stronie oficjalnej Odry, że był po słowie z trenerem Mamrotem i lojalnie odmówił gry dla Odry, która chciała go ściągnąć w letnim okienku transferowym. No i dobrze, że Adam Deja zdecydował się na Górnika. Zbozień przez środek, tutaj dobrze pokazywał się do gry Kreziu, teraz ucierpiał. Egi, faulował go Czapliński. No to chyba tak na czerwono, na żółtą kartkę, panie sędzio, tak by wyglądało. Do tej pory tylko Rzemło i Mikinić ukarani żółtą kartką, jeżeli chodzi o Odrę. Jest dyskusja z Piotrem Rzucidło, właśnie Czaplińskiego. No stempel na Kreziu od tyłu, to na pewno bolała. Gostomski. No i kolejną ciekawostką jest fakt, że Klemens, chociaż teraz Górnicy, wybija piłkę Odra. Jeszcze tutaj podłączył się Dziwniel. Będzie rzut rożny dla Górnika. Jeszcze jedną ciekawą rzecz tutaj Odra na swoim oficjalnym profilu pisze, że Lukas Klemens grał kiedyś w Odrze. Zwrócił swoimi występami uwagę skautów Widzewa i pojechał do Łodzi na testy medyczne, a to zdarzenie miało duży wpływ na jego karierę, bo ujawniło wadę serca, o której nikt wcześniej nie wiedział. Przymusowy zabieg zahamował rozwój piłkarskiej kariery, ale pozwolił Lukasowi na dalszą pracę w zawodzie piłkarza, tak to napisał. Właśnie oficjalny profil Odry teraz, Podliński. Mógł strzelić bramkę czwartą dla Górnika po tym stałym fragmencie. Dobrze dośrodkował Adam Deja i w zasadzie zostało tylko Podlińskiemu skierować piłkę do siatki, a piłka tak się odbiła od jego nogi, że finalnie poleciała obok bramki Artura Halucha. No taka dosyć intuicyjna ta sytuacja dla Podlińskiego, natomiast no, w zasadzie miał tylko jedno zadanie, skierować piłkę do siatki. Nie obroniłby tego Haluch. Rusza teraz Górnik z kolejną akcją. Deamo, ten mecz naprawdę trzeba wygrać. Tutaj jesteśmy lepsi, prowadzimy i są kolejne sytuacje. Szkoda tej teraz Deamo. Trzeba wracać. Musimy się zorganizować w obronie. Tutaj w środku jest dużo miejsca, ale Służyn inaczej wybiera. Wygonił się trochę do boku. I Odra konstruuje kolejny atak. Podliński już wrócił zmęczeni. Zawodnicy Górnika to na pewno. Natomiast też ta murawa nie sprzyja dzisiaj w takim polocie. To trzeba wszystko wyszarpać, wybiegać, wycharować. Znowu wrzutka i będzie rzut rożny. Ale dobry ten stały fragment gry Górnika. Naprawdę tutaj Podliński miał wymarzoną okazję. I nie ma bramki numer 4 dla Górnika. Podliński typowo, Patriczy pisze, no dosyć złośliwie, ale no tak, ta sytuacja to było marzenie, żeby tutaj było 4-0. Po tym już by Odra się nie podniosła. Kolejne minuty mijają, wynik się nie zmienia, co na pewno jest dobre.
I gra Górnika też nie jest najgorsza, bo naprawdę wygląda to nieźle. Nie jest tak, że się murujemy totalnie, gramy z odrą jak równy z równym. Nie ma faulu, gramy dalej. Dobrze, teraz Piotr Rzucidło zinterpretował tą sytuację, bo domagał się faulu Kamiński. Dobry przerzut gąski. Podliński, czy dojdzie do tej piłki? Tak, Podliński pole karne pokazuje się. Starzyński nad bramką. Szkoda, może troszkę szybciej, gdyby tutaj Podliński podawał do Starzyńskiego. Mielibyśmy dobrą szansę, a tak nieco przedłużył tą akcję Karol, poprawiał jeszcze piłkę, potem wbiegał Deja, jeszcze na dole był Żyra, można było do niego zagrać, ale uwierzył w swoje umiejętności Starzyński i przeniósł piłkę nad bramką Halucha. Odra, Galan, tańczy z piłką Galan, ta wyszła i co? Od bramki Gostomski i dobrze. Dobrze, dobrze. Niech tak będzie, niech to tak wygląda. Zafrasowana mina Adama Noconia. Mamy teraz zmiany, Janaszek, Bednarczyk i Pawlik, to oni wejdą na boisko, świeże siły, to trzeba zrobić, bo tutaj wymęczeni już zawodnicy pierwszego składu, schodzi Paweł Żyra. W jego miejsce Michał Pawlik z numerem 5. Schodzi Damian Gąska. Dobry mecz dzisiaj Gąski, naprawdę. Trzeba to podkreślić, chociaż ciężko powiedzieć, kto z Górnika zagrał słabo. W jego miejsce Jakub Bednarczyk. I Piotrek Starzyński. W jego miejsce Fryderyk Janaszek. Także cztery zmiany Górnika. Nie wchodzi na razie Marko Roginić. No może przydałby się tutaj za Podlińskiego, który też już jest wymęczony. Wybija piłkę Odra. Dziwniel. Rzut rożny dla Górnika. 77 minuta. Czwarty rzut rożny. Idea w narożniku. Jest dośrodkowanie. Wybijał piłkę zawodnicy Odry Galan. Przy nim od razu Kreziu naciska Borchy Galana. I będzie aut dla Odry. Dobra, teraz szansa biegowa, można tak powiedzieć, Podlińskiego z Kamińskim. Walczy o piłkę Karol, ale dobiegł do odbitej piłki Haluch jako pierwszy. 79 minuta, no słuchajcie, prowadzimy w Opolu 3-0. I mamy naprawdę świetną sytuację. Gramy mądrze, tworzymy sobie sytuację. W defensywie jesteśmy monolitem, pracuje cały zespół, teraz Kreziu wybija. Mnóstwo zdrowia dzisiaj zostawili Górnicy na pewno w tym spotkaniu. No jeszcze ono trwa, jeszcze potrwa ponad 10 minut. Natomiast no to jest taki Górnik, jakiego wszyscy chcemy oglądać. Kolejny
Stały fragment gry, można tak powiedzieć, bo znowu Szrek będzie wrzucał piłkę z autu. Trzeba uważać, jeszcze nie ma dekoncentracji, jeszcze tu trzeba wszystko wyszarpać, wybiegać, wymęczyć. Szrek. Wybijają górnicy. Od razu do Podlińskiego. Czy to jest Janaszek? Janaszek. Też blond fryzura. Warunki nieco inne. Janaszek jest niższy, ale też nie jest najniższy na boisku. Może w ten sposób, chociaż przy Podlińskim to każdy jest mały. Może poza Sisę. Gostomskim, Klemenzem i Deamo. Rzut wolny dla Odry. Ale po takim meczu, no to na pewno droga powrotna będzie bardzo przyjemna, jeżeli tak się zakończy. No chciałem Roginicia, widzę, że będzie na boisku. No szkoda, że nie ma dzisiaj Durmusza, bo ten zawodnik też jakby, no przynajmniej w mojej opinii, sprawia wrażenie zawodnika, który ma bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o pierwszą ligę. Wraz mięśnia dwugłowego dzisiaj go wykluczył z tego meczu. Natomiast Roginić wejdzie z pewnością za podmęczonego Podlińskiego. Szrek, 81 minuta, przewracany Szrek. No i rzut wolny, kolejny rzut wolny dla Odry. Faulował Bednarczyk i chyba teraz ta zmiana. Jest dośrodkowanie, ale bardzo mocne, łapie piłkę Gostomski. Posiadanie piłki 51 do 49, także naprawdę wyrównane to spotkanie. Galan. Przewraca się Borja Galan, ale nie ma rzutu wolnego. Dobrze się tutaj zastawia Sisse, wybija piłkę. Kolejny raz na aut. Jeszcze nie wchodzi Roginić. No właśnie, mówisz Karola o następnym meczu Górnika w sobotę. 11 listopada zagramy z Polonią Warszawa o 15:00. To spotkanie schodzi zmęczony Karol Podliński. W jego miejsce Marko Roginić. Znowu Szrek. Daleko i łapie piłkę Gostomski. Piłka do Pawlika. Faulowany tutaj chyba Mikinić przez Bednarczyka. I Odra. Jeszcze mają trochę minut zawodnicy trenera Noconia, żeby tutaj coś zrobić. Natomiast Górnik wygląda nieźle. Górnik wygląda solidnie, konkretnie, tak jak powinien. No i kiedy jest tak, że trzeba chwalić, to się chwali. Kiedy jest tak, że trzeba ganić, to się gani. Ale teraz ładnie pograli Górnicy piętkami. Gdzieś tutaj na małej przestrzeni wyszli spod pressingu. Wszystko się udało. Naprawdę gramy naprawdę dzisiaj dobrze. Odra nie gra jakoś wybitnie. Trzeba sobie też szczerze powiedzieć, że to jest słaby mecz Odry.
Natomiast Górnik gra po prostu dobrze i to też jest, wydaje mi się, zasługa gry Górnika, że Odra tak słabo dzisiaj wygląda w tym meczu u siebie. Dojdzie do piłki dziwnie, ale nie doszedł. Szkoda, bo była szansa na dobre dośrodkowanie. Galan dzisiaj też no, miał kilka takich ciekawych zagrań, Hiszpan, no ale tak jak cała Odra, nie zachwyca. Najaktywniejszy to chyba Szereg z tych autów w dzisiejszym spotkaniu. Mamy 38 łapek w górę, bardzo fajna liczba, może dojdzie do 40, także kto jeszcze nie dał, to zachęcam, żeby tutaj skoczył ten licznik do 40 łapek w górę. Frekwencja mogłaby być lepsza, natomiast cieszę się, że jesteście z nami. Potem po zakończonej rundzie będziemy sobie analizować, czy te relacje dalej mają sens, czy to jest potrzebne, jak to wypada w statystykach. Także tutaj każda aktywność na plus będzie miała znaczenie. Krezu. Deja, Krezu, Janaszek na lewą nogę, ale źle tutaj wybrał, nie podał do Dziwniala, jeszcze sfaulował zawodnika Odry, młodzieżowiec. No jestem ciekaw też, już tak naprawdę tej rundy rewanżowej, tego okienka transferowego, bo trzeba sobie powiedzieć, że ruchy, które Górnik wykonał, wprowadzając chociażby Deje, Żyre, Klemensa, Durmusza, no to jeszcze ciężko określić, ale Roginicia, tak, Starzyńskiego, Grabowskiego, no to naprawdę były ruchy, które jak się okazuje były bardzo dobrym posunięciem. De facto tylko no to już Młyński tutaj no, nam się nie zaprezentował. Teraz Odra dośrodkowanie Deamo wybija, ponieważ no, ma kontuzję. Nie wiem, czy tutaj nawet z tą kontuzją nie przyszedł do Górnika. Może gdzieś ona była utajona. Można było wyczytać, że Mateusz Młyński ma problem właśnie z kontuzją i trafił finalnie do Górnika, w którym nie gra. No ale drugi zawodnik z Wisły, czyli Piotrek Starzyński, prezentuje się bardzo dobrze. Szczególnie dzisiaj, teraz Odra, jeszcze będzie szansa na uderzenie, ale na szczęście dla nas Kamiński wysoko nad bramką. Zły na siebie Kamiński. A dla nas to jest dobra informacja. No i słuchajcie, wydaje się, że wygramy dzisiaj w Opolu, bo tych minut coraz mniej. 40 łapek w górę, o bardzo miło, skoczyło. 42 osoby, może te nowe osoby jeszcze nie dały, to zapraszam. No i tak jak mówię, jestem ciekaw tego okienka transferowego, bo są braki na pewno w kadrze, które warto by było uzupełnić, a jak widać właśnie patrząc na te ostatnie nabytki, no to dobra praca Welko Nikitowicza. Nie wiem, na ile były ściągane te nazwiska z porozumieniu z trenerem. Mamrotem teraz uderzenie, broni Gostomski. Z daleka zdecydował się na strzał zawodnik Odry i no, to były problemy dla Gostomskiego. Jeszcze Odra tutaj jakby poczuła, że może coś zrobić Szereg z daleka i bardzo niecelnie. To jest dobra informacja dla nas. Na ten strzał naprawdę kilka chwil wcześniej mógł zrobić problem Gostomskiemu, ale odbił piłkę kapitan Górnika, który jest notabene w tym sezonie w bardzo dobrej formie. Gdyby to była Ekstraklasa, kto wie, może Michał Probierz by się uśmiechnął do Maćka Gostomskiego i dostałby swoją szansę na zgrupowaniu reprezentacji Polski jako ten trzeci bramkarz. No oczywiście żartuję, bo
bo są lepsi, są młodsi. Na tej pozycji akurat nie mamy problemów. Natomiast no, świetna forma Goska w tym sezonie. Teraz jeszcze Odra, 89. minuta. Za chwilę poznamy liczbę doliczonych minut przez Piotra Rzucidłę. Hebel. To wcześniej uderzał tak kąśliwie właśnie na bramkę Górnika. Oddał tu Odra. Już wszystkie siły rzucone przez Odrę do ataku, a Górnik dobrze wygląda. Górnik dobrze się broni. Teraz piłka wrzucona na 5 metr. Deamo wybija. Jeszcze tutaj skacze Deamo i łapie piłkę Gostomski finalnie. Jeszcze będzie chyba zmiana w Odrze. No a my ten mecz wygramy, słuchajcie, no tutaj nie widzę innej możliwości. Jeszcze może będzie więcej, ale nie doszedł do tej piłki Janaszek. Zderzenie dwóch zawodników, Bednarczyk ucierpiał. Ucierpiał również Mateusz Kamiński. No i nie widzę, słuchajcie, innej opcji niż wygrana dzisiaj z liderem. Piękna sprawa, piękny mecz, naprawdę, szapoba panowie. Za ten wynik jeszcze będzie okazja podsumować to spotkanie, ale myślę, że tutaj chyba się wszyscy zgodzimy. Wszyscy, którzy oglądają ten mecz, no to widzą tak naprawdę naocznie, jak zorganizowany jest dzisiaj Górnik, jak wygląda zespół Mamrota. Maciej Wróbel za Rafała Niziołka teraz na murawie. Jeszcze jedna ta zmiana w Odrze. Natomiast 3 minuty doliczone i za 3 minuty będziemy tutaj się cieszyć, będziemy tutaj świętować w Opolu. Bo ten wynik już gwarantuje nam 3 punkty, to trzeba sobie powiedzieć. Może jeszcze od razu dąży strzelić chociażby honorowego gola, ale no 4 bramek, czy tam 3, no to nie ma szansy, żeby tutaj gospodarze strzelili. Dośrodkowanie, jeszcze trzeba tą sytuację wybronić. Jest strzał, broni Gostomski. Dobra parada Maćka, celne uderzenie na bramkę Górnika. I rusza Bednarczyk. No i stracił piłkę szybko Kamiński. Jeszcze tutaj 2 minuty. Galan. Hebel, dobra wrzutka. No, groźnie było. Gdyby tutaj Służyn nabiegał szybciej, to mogło być groźnie. Mogła być bramka dla Odry. Karola, wybierasz się na mecz? Widzę, że chyba tak. No właśnie, czy ktoś z Was jeszcze będzie na meczu z Polonią, to też napiszcie. Bo 11 listopada, Święto Niepodległości, za tydzień zagramy właśnie z drużyną z Warszawy. Piłka wybita do Halucha. No i słuchajcie, wygramy ten mecz, to już na pewno, bo została niecała minuta, 3-0. Starzyński, Miki, Nić, Samobójcza, Kreziu i mamy to. Mamy 3 punkty w meczu z liderem Fortuna pierwszej ligi Odrą Opole. Wskakujemy na miejsce 3 z 6, także duży awans. 25 oczek w tym momencie mamy. Przerywamy tą serię remisów i ten ostatni mecz z Termaliką. Do zapomnienia, do wykreślenia. Czasem po prostu trzeba przegrać. To też się zdarza i słuchajcie, najważniejsza rzecz, to jak zareagował Górnik na tą porażkę. Kolejny wyjazd, właśnie po niecieczy, przyszło nam zagrać w Opolu, czyli teoretycznie w najgorszym możliwym miejscu, bo to jest boisko lidera, bo u siebie Odra w tym sezonie nie przegrała jeszcze tak naprawdę. 3 zwycięstwa, 2 remisy, natomiast Górnik na wyjeździe w tym sezonie to 2 wygrane, 2 remisy, 1 porażka, także też dobra, całkiem średnia, co ja gadam, tutaj inne statystyki, 2 wygrane, 3 remisy i 1 porażka, natomiast u siebie Odra przegrała, to no właśnie, włączyłem sobie statystykę 5 ostatnich meczów, także przepraszam, 5 wygranych, 2 remisy i 1 porażka Odry w tym sezonie u siebie i to była porażka, trzeba daleko się cofnąć, z GKS-em Tychy. 2-0 Odra wówczas przegrała, natomiast my wygrywamy z Odrą 3-0. Tak jest, ostatni gwizdek
sędziego Piotra Rzucidły. Ogromna radość na ławce rezerwowych, ogromna radość sztabu, zawodników, trener Mamrot, taki spokojny. I kamień serca, wygrywamy, mamy to, świetny mecz Górników, naprawdę. Tak jak mówię, kiedy chwalimy, to chwalimy, kiedy ganimy, to ganimy. Brawa, 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 czapki z głów, szapoba panowie. Górnik Łęczna wygrywa w Opolu 3-0. To jest najważniejsza informacja. Dzięki za tę transmisję. Wpadajcie na kolejne, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i komentujmy teraz na socjala Górnika ten mecz, bo jest co chwalić. Dzięki Patrici, dzięki Karola, Łukasz Mazur, Sebastian Pełczyński, pan telewizor, tutaj ostatnie osoby, Michał Jurkowski, Łukasz Mazur, tak jak już mówiłem, Sportowy Tarnobrzeg. Dzięki, że byliście z nami, ze mną i możemy teraz się cieszyć z trzech punktów. Dzięki bardzo, dobrego wieczoru, do następnego razu.